Kampus. Kampus. Witamy i zapraszamy do godziny 8:00. Z wami Kronika Wypadków Filmowych w Radiu Kampus. Elo, 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 elo. Muzycznie dzisiaj bardziej eklektycznie niż Fish i PZ na pewno. A dzisiaj o filmie. Filmie, który miał premierę na Netflixie, jako że kina ledwo co się... W zasadzie to się nie otworzyły, bo to się otworzyły jakieś studyjne, pojedyncze kina, multiplexy dalej stoją zamknięte, a zaraz i tak będą wszystko znowu zamykać, więc ten news o tym, że otwierają kina, myślę, że parę razy w tym roku będzie mógł się pojawić. Daj żyć ludziom. Chwyta się każdej możliwej opcji takiej, żeby zbawić ludzi do kina, taki kinoposiadacz, właściciel kina, no. A ty mu bronisz jeszcze. Napisze, że to jest najlepszy film roku, który akurat jest, że zapraszamy, że wreszcie otwarcie, że ludzie walą drzwiami i oknami, że trzeba robić rezerwacje, że wreszcie i tak... Zwłaszcza, że 50% sali chyba tylko może być zajęte. Ja polecam, chodźcie do kin, no chodźcie właśnie. Do kin, idźcie, pokażcie, że brakowało nam kin i że nie będziemy konsumować już tylko HBO-sów, Netflixów, Amazonów i Playerów, ale że chcemy oglądać w ciemnej sali filmy również, więc jak najbardziej. Ja też bym poszedł, ale jakoś mi się ciągle nie układa. Ja też. Nie, może w weekend pójdę. Takie mam, to w niedzielę postaram się pójść w takim razie. Takie mam mocne postanowienie i wy też takie postanowienie podejmijcie. W każdym razie to pierwsza informacja, że ledwo co je otworzyli, to zaraz je zamkną. Mówimy dzisiaj o Netflixowym filmie nowej premierze i o nowym gatunku dokumentu. Ty mówisz I Care a Lot o tym filmie? Tak. I o nowym gatunku dokumentu, czyli dokument niszczący życia. Ja tylko powiem, może zapowiem teraz, że zamierzam teraz zespoilować ten film. To znaczy jakby... Który? Tak, ja w ogóle... Że uczucia mam do tego filmu takie bardzo... Ja mam jak najgorszą ostre. I to nie to, że on mi się nie podobał, tylko ten film moim zdaniem ma bardzo, bardzo zły przekaz. Ale to zaraz w takim razie, po dziale ciekawostek. Tylko powiem, zajawię, że ma... Ktoś ma zepsuty kompas moralny. O tak bym powiedział. Czemu? Ja ci to chyba pisałem i teraz mnie cytujesz po prostu. Czemu kradniesz moje bonmoty, Koper, po prostu? Zaraz. Ale tak pomyślałem, to po pierwsze, a myślę sobie, jak teraz to się wydarzy, co myślę, że się wydarzy, to bez kitu wyłączę telewizor. Po czym wydarzyło się to, co... Przysiądziesz się na telefon. To, co się miało wydarzyć. I już... Na przewijaniu, bo naprawdę, na przewijaniu, bo chciałem zobaczyć, co będzie i coraz bardziej tylko byłem zły, w pewnym momencie mówię, I don't care a lot at all, bym powiedział nawet, i wyłączyłem tam, nie wiem, 10-15 minut przed końcem, bo mój, naprawdę. Kochany przyjaciel Jarek tak oglądał film z serii Piła. Jak wychodził nowy film, to Jarek go ściągał. No, Jarek pracuje w mediach publicznych, więc możecie sobie wyobrazić, jaki to jest typ człowieka. Jarek go kradł, po czym oglądał go właśnie tak, że tylko przewijał, po prostu patrzył. Oglądanie 1,5-godzinnego filmu zajmowało mu 3 minuty, no bo chciał wiedzieć, nie interesowały go te wszystkie tortury, interesowała go ta główna intryga z Jigsaw. Jak on, Jigsaw po prostu był, tak? Czy Jigsaw Man? No w każdym razie... Pytasz niewłaściwą osobę, bo ja z horrorów jestem noga straszliwa. To nie są horrory, to jest obraza dla horrorów, nazywanie tego horrorami. To jest po prostu film dla jakichś skrzywieńców i cieszę się, że cały ten torture porn już nie jest tak popularny w kinie. W każdym razie o tym, a także o nowym gatunku dokumentu niszczącego życia i może coś się jeszcze zmieści. Ty żeś jakiś serial kokainowy oglądał. Jak wysłałeś mi to, ja mówię, super, Boże, wreszcie coś będę mógł oglądać, po czym sprawdziłem, że to jest jakiś włoski serial. Oj, bardzo się, wiesz co, to jest serial pod tytułem 000, czy tam 000. To jest koprodukcja wielonarodowa, jest po części we Włoszech, po części w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, na podstawie non-fiction, książki. Jak kokaina rządzi światem. Mhm. Autora, który musi się poruszać z bandą 5 bodyguardów, bo grożą, albo jest to taki też chwyt Lekrama, jak to nazywasz. W każdym razie miałem ze dwie dosiadki do tego i za jednym, po pierwszej przesiadce do tego oczywiście zarzuciłem, ponieważ miałem drugą, to mogliście się domyśleć, i za drugim razem stwierdziłem, że jest to
quality content. Naprawdę, to nie jest włoski serial taki, że wiesz, Włosi tam... Nie, no to nie o tym chodzi. Jakoś to będzie. Coś tam się sklei z tego. Tylko jest naprawdę światowa... klasa. Klasa światowa na światowym poziomie. Nie szczędzono grosza. Tak jak mówię, czytasz napisy na koniec i jest tam podziękowanie i w ogóle skład ekipy meksykańskiej, ekipy włoskiej, ekipy takiej, śmakiej, owakiej. Bardzo chętnie to obejrzę w takim razie i możemy o tym porozmawiać, jak już się zapoznam. Są helikoptery, są kontenerowce. Au! No ale wiesz, no ktoś może powiedzieć, płynie transport powiedzmy tam, nie wiem, kokainy. Nie rozumiem, że może... Z Meksyku i do Włoch, a po drodze jeszcze zahacza o Algierię, czy tam Maroko, przepraszam. I może to pokazać tak, że dzwoni jeden człowiek do drugiego, mówi, gdzie jest statek? O, w tym momencie jest na morzu. Oczywiście. A może po prostu pokazać kontenerowiec na oceanie i to wygląda spektakularnie i jeszcze siada nad nim wojskowy helikopter, z którego wylatują, jakby spuszczają się po linie komandosi i to robi wrażenie. No to jest jakby... Nie, oczywiście. Taką scenę opisał scenarzysta i taką... Ja też jestem przeciwny myśleniu, że jest amerykańskie i reszta świata po prostu, ale Amerykanie jakby... Tam wymogiem jest rozmach pewien. W sensie właśnie nie idzie się... A często jak się ogląda europejskie seriale, to one wyglądają trochę jak teatr telewizji, nie? Taka jest różnica chociażby między brytyjskim a amerykańskim House of Cards, nie? Że brytyjski House of Cards to jest centralnie teatr telewizji, no a amerykański jest, wiesz, hitowym serialem, który nie jest jakiś bombastyczny, ale no jest widowiskowy również pod względem po prostu wizualnym. Ale ja w kontekście tego mam taki wyrzut sumienia, który za mną ciągle chodzi. Jest taki serial brytyjski, Ja Klaudiusz się nazywa. Bardzo popularny, z gwiazdorską absolutnie obsadą, uznawany za jeden z najlepszych seriali w historii. I ja pamiętam, że jego puszczali jakoś po dobranocce, mi nawet rodzice proponowali, że może bym chciał obejrzeć, bo nie będę oglądać, ja nie byłem wtedy tym zupełnie zainteresowany. No ale teraz jakby wraca to ciągle do mnie, no i mam ochotę do tego wrócić. I parę razy próbowałem i niestety wiem, że ja już w swoim życiu nie obejrzę serialu Ja Klaudiusz, ponieważ serial Ja Klaudiusz wygląda tak, że... Korona Królów, w sensie wszystko to, za co ludzie się śmiali z Korony Królów, że wygląda jakby ktoś się włamał do składziku za salą gimnastyczną, gdzie przebrani na Trzech Króli na Akademię są trzymane. Ludzie się przebrali i kamera też była, więc nagrali sceny ze starożytnego Rzymu. Wygląda to po prostu groteskowo, a jednocześnie jest... tak poważne. To jest serial, który się traktuje poważnie, bo jest o poważnych historycznych sprawach i politycznych rozgrywkach na dworze imperialnym, rzymskim. Jest, no niestety jest mi to odebrane już. Nie jestem, nie będę w stanie obejrzeć tego serialu na poważnie. Jest to po prostu tragedia, taka mała bardzo. Zapytał słuchacz lub słuchaczka, a czy jest coś złego w teatrze telewizji? Nie, teatr telewizji to jest po prostu rodzaj produkcji telewizyjnej. To znaczy nie jest to serial, jest to teatr telewizji. I teatr telewizji potrafi być fenomenalny, ale nadal jest teatrem telewizji. To znaczy jest ekranizacją z zachowaniem jakby też pewnego takiego dekorum teatralnego, ale najważniejsze w nim jest scenariusz plus aktor. Nie jest ważna w nim, powiedzmy, właśnie jakaś widowiskowość. Która, jak oglądasz serial, no to... Inaczej... My jesteśmy przyzwyczajeni po prostu teraz już do tego, że jednak wymagamy pewnej jakości od wszystkich seriali, które oglądamy. Wiesz, masz nudny niemiecki serial o dziurze, w którą jak wpadniesz, to wyłazisz w latach 50. i jest to serial po prostu, wiesz, zrealizowany na poziomie galaktycznym wręcz, nie? Więc no, wymagamy po prostu więcej od swoich seriali. Akurat przypomniał mi się jeszcze taki serial, jak powiedziałeś o Darku. OA? Nie OA. Taki, że taki doktorek, trochę chory psychicznie chyba, albo sadystyczny, porywał młodzież i trzymał ich w takich przezroczystych klatkach, że oni się widzieli wzajemnie i trenowali jakąś taką jogę oddechu, która miała im się pozwolić przenieść
Mhm. Ja to kojarzę, nie oglądałem tego nigdy. Jak mówisz, to wiem, że coś takiego było, ale zupełnie. To jest jeden z tych wielu nudnych seriali, których nikt nie oglądał, ale próbują nam tak Altered Carbon, The Expanse. Znaczy, ktoś tam je oglądał. OA mi się wydaje, że OA to była to kontynuacja Drugiej Ziemi. Był taki film Druga Ziemia i później nakręcili z tą samą aktorką i trochę jakby w tym samym świecie taki potwornie nudny serial. Mi się strasznie podobał film Druga Ziemia, więc jak to zobaczyłem, to po prostu mówię tak i chciałem to chłonąć jak kąpiel w wannie i ledwo przebrnąłem przez pierwszy odcinek i już później nie oglądałem. Było to potwornie pretensjonalne i potwornie nudne przede wszystkim. Tak jak jest pretensjonalny film Druga Ziemia, ale jakoś mi po prostu się strzelił. Tak, no to jest ta sama dziewczyna i o, tematyka tak. jest też podobna, że jest jakieś zagubione, po prostu nastolatki, tak, które... To. A to jest to, o czym mówiłeś, tak? Mm-hmm, aha, tak, no to ja nie doczekałem. Ja nie doczekałem do momentu, jak ich zamykał w tych kapsułach. No, to się ostatnio dowiedziałem, że jest taki... są ludzie, którzy... Tak, i są ludzie, którzy te seriale oglądają. Są ludzie, którzy nie, czekają są na ludzie, drugi którzy sezon wierzą, że są w stanie właśnie takimi różnymi rytuałami się przenieść do alternatywnej rzeczywistości, a później to opisują ze szczegółami, jak mi się to udało. No, tak, w każdym razie, jeżeli ktoś to oglądał i mu się podobało, to niech obejrzy też Drugą Ziemię. To był taki ofowy dość film niezależny, który ja widziałem na w ogóle warszawskim festiwalu filmowym lat temu, z 10 pewnie. 000 to najlepszy serial 2020 roku, koniecznie. Na jakiej platformie? Według Google'a jest to serial z 2019 roku, więc... I tak to dzisiaj będzie. Słowne przepychanki, łapanie się za słówka. 000, to jest ciekawa sprawa, że to jest, widzę tutaj na plakacie, powiedzmy, że jest to film Amazon Original, serial. Jest na nim torebka strunowa. Wiesz, że to się torebka strunowa nazywa? Samarka, tak zwana. No właśnie tak, tylko jakbyś przyszedł do sklepu normalnego i powiedział, czy macie może takie te samary, to myślę, że mogliby być... Nie no, torebka strunowa, no kupujesz na żywność torebki strunowe, bo mają tę strunę, która umożliwia zamknięcie czegoś... Żeby się coś nie wysypało z niej. Mniej więcej hermetycznie, ale teraz to nie jest na Amazonie, nie na Prime Video, tylko jest na HBO Go. To w ogóle ostatnio odkryłem z potwornym bólem, że nie ma już Mad Menów na Netflixie, teraz są na Amazonie z kolei. A co, chciałeś jeszcze raz zobaczyć? Ja mam w ogóle na DVD Mad Menów, których kupiłem. To jest też rozmiar mojego geniuszu. Tak bardzo mi się podobał serial Mad Meni, że kupiłem sobie zestaw. Ten serial ma 7 sezonów. Mhm. Byłem psychofanem w momencie, jak był 6 sezon, więc kupiłem sobie 6 sezonów. Nie czekając na ostatni sezon, więc mam 6 sezonów i mogę sobie ewentualnie dokupić ostatni. No nie kupię sobie już 7 sezonów, bo to bez sensu, ponieważ pierwsze 6 już mam. No jak znajdziesz... No ale wiesz co, ja mam też taki problem z boksami DVD, no, że one już... No są bezużyteczne w zasadzie. Ostatnio ktoś rzucił na tego, na Pepera, była oferta chyba za 60 zł. Wydanie na Blu-rayu Kompanii Braci. Ja już, wiesz, za portfel się łapałem, nie? A później sobie myślę, po co mi to? Kompletnie jest mi to niepotrzebne. Ale Blu-ray to jeszcze daje ci jakąś tam jakość. No, zgaśnie ci internet, włożysz krążek, poglądasz. Ale ja mam, nie A wiem... Włóż sobie teraz DVD. Ale ja nie mam w co sobie włożyć. No, w playaka mogę włożyć, okej, no. I odtwórz na tym swoim dużym ekranie i będziesz płakał. Nie, no tak, okej. Okay. Tylko to chodzi o to, że gdyby... Także ja lubię ten serial, nie? I poza tym, jak czytam właśnie o ludziach, którzy komentowali to tam, bo to na Twittera ktoś to wrzucił, że o, dzięki ziomek, tam właśnie sobie zrobiłem noworoczny prezent czy coś, to myślę sobie, że to są ludzie, którzy przychodzi to do nich, oni to rozpakowują, ale Kompania patrzą Braci, na to, czytają, to po czym odkładają. Ile tych płyt jest, tych Blu-rayowych tam? Jest 10 odcinków i pewnie ze 4 płyty, nie, chyba są 3 płyty plus jedna taka z dodatkami, no to te dodatki jeszcze potencjalnie... 3 płyty za 60 zł? No ale wiesz, nie, no, to jest w ogóle, tam dostajesz pudło wielkie. Nie, no to strasznie mało, bo takie boksy, nie, jak 10, pamiętam, 10 odcinków ma Kompania Braci. Pamiętam... A, przepraszam, nie, bo to był i Pacyfik, i Kompania Braci. To było za w ogóle podwójne dyszek? Jeszcze. Nie, no to... To, nie, no to super. 5 lat wojny, 2 fronty za 60 zł. Super deal, bo 60 zł to kosztuje jeden Blu-ray, nie? Tak, nie, no tak, 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 tak. Aha, ja myślę, że ty się dziwi, że 3 te... Nie, za... to dobry, nie, deal. No bo to w ogóle, że za pół używane. Darmo było. A. Nie, nieużywane. Nie, w ogóle i było więcej, wiesz, niż jeden egzemplarz. Ja pamiętam
jak zobaczyłem w ogóle jeden z pierwszych boksów, jaki widziałem, to jakiś taki boks Bonda, to on kosztował wtedy kosmiczne jakieś tam, wiesz... Mój sąsiad, kolega, mój... 300 zł, czy jego coś takiego, ojciec miał zestaw Bonda na VHS-ach. Problem z zestawem Bonda na VHS-ach był taki, że jak masz półkę na kasety, no to jak sobie kupiłeś ten zestaw, no to to była jedyna rzecz, która mogła być na tej półce. Bo tam ile jest? 20 wtedy, powiedzmy, było, nie wiem, jeden filmów, no to na tych VHS-ach było, no to pewnie z 1,5 metra. Teraz myślałem, można by to było tanio kupić, a to piękna pamiątka. Dobra. Jak chcesz, to widziałem niedawno ogłoszenie Pulp Fiction na VHS-ie, polskie wydanie za 5 dyszek. Wiesz co, ja mam gdzieś wideo. Pamiątki, nie? Mam odtwarzacz wideo i mam odtwarzacz wideo taki, który moi rodzice kupili dość późno, bo... Szwagier mi podesłał. Pozdrawiam, bo może słucha. To ogłoszenie, ale nie zdecydowałem się kupić, bo mam półkę wypełnioną rzeczami, jeszcze pudło z DVD-ami. No, poza tym nie podłączyłbyś go chyba, nie? Chociaż nie, bo to przez RGB leci, nie? A masz RGB w ogóle w telewizorze? LGBT? Jeszcze jest? RGBT? RGB mam. To znaczy, ja to w nie, ogóle to przez mam, jestem takim przez gatunkiem człowieka, że mam eurozłącze, tak... Ale masz ja bym tego ja bym to do płaskiego telewizora magnetowidu nie podłączał, tylko mam taki mały CRT telewizorek, nawet dwa. Jakbym się jeden zepsuł, to drugi w zapasie. No, jeden kupiłem, a drugi dostałem w spadku, jakby. Smutno no. Mi się zrobiło. Smutno mi się zrobiło. Nie wyrzucę telewizora, póki działa. No. Posłuchajmy muzyki Koper. Witamy się i zapraszamy do godziny 8:00 z wami, a jest 6:40. Daft Punk, spoko, zapraszamy.
Daft Punk Voyager na porysowanej płycie za nami. Dominic Tortis Wild Style Remix, domyślam się, bo tego edit. Już nie. Edit. W zasadzie tylko, no właśnie to taki Wild Style, no. No. Rozmawialiśmy o tych elektronicznych kawałkach i o tym, o w ogóle prawach do nich i o tym, że każdy chce mieć w swoim portfolio. Każdy DJ, producent elektroniczny chce mieć w swoim portfolio kawałek Daft Punku, więc... No teraz to, wiesz, wyszczeli w kosmos. To prawda. Okej, obejrzeliśmy na Netflixie film I Care A Lot. On ma pewnie jakiś polski tytuł, bo to ja zawsze później odkrywam, że one mają polskie tytuły jednak. Tak jak Nowiny Świata, czy coś takiego. Jest to nowy film... O wszystko zadba. Z Rosamund Pike, która... W ogóle lubię tą aktorkę i mam wrażenie, że ona trochę jest pomijana. Filmy, w których grała, są dobre i są dobre zazwyczaj ze względu na jej kreację i na jej pracę w tychże filmach. I trochę nie kumam, czemu nie widać jej więcej, ale może po prostu źle patrzę. O wszystko zadbam po polsku. To jest film, który... Jakby rzadki stosunek mam do tego filmu. To znaczy, to jest film, który mi się bardzo nie podobał, ale to nie chodzi o to... Zazwyczaj, kiedy film mi się bardzo nie podoba, to się męczę przy oglądaniu go, bo jest po prostu niekompetentnie zrobiony, albo jest nudny, albo nie trafia zupełnie. A tutaj mam wrażenie, trochę nie rozumiem intencji... Była intencja, tak. Jaki był pomysł? Bo to jest tak, że jakieś film... podstaw. Nie... Czarna komedia podobno jest. Właśnie to. O to chodzi, że ten film w ogóle nie jest komedią. Poza tym, że nie wiem, Schwarz charakter kupuje ciastka i lubi słodycze ewidentnie i że poza tym gra go Peter Dinklage, więc mały gościu gra wielkiego Schwarz charaktera. W tym filmie nie ma z grosz humoru. W tym filmie są sceny, które gdyby ktoś usiadł, żeby się odstresować przy czarnej komedii, to wyszedłby straumatyzowany. Albo ktoś ma tak subtelny ten poziom humoru, że wystarczy mu, pomyśl sobie, zatrudnię takiego typka, który będzie miał taką mimikę twarzy, mówię tu na przykład o tym chłopcu, powiedzmy, na posyłki, czy tam takim mięśniaku, który jest taksówkarzem w pewnym momencie. Wygląda jak narkoman po prostu. Weźmy go. On jest śmieszny. Sam w sobie. No nie musi nic śmiesznego robić, on jest śmieszny. To jest takie poczucie humoru, jak ma Michael Bay, nie? Michael Bay nakręcił ten film z The Rockiem i z Markiem Wahlbergiem o gościach, którzy porwali typa, torturowali go, żeby go okraść, po czym zabili go, ale okazało się, że go nie dobili, więc on się wydostał i później ich dopadł i zrobił to jako taką śmieszną komedię przygód głupich gości, którzy dostają w skórę na koniec. I w ogóle... Co to jest za film? To jest historia... to jest historia kobiety, która urządziła sobie życie w ten sposób, że... przejmuje kontrolę nad ludźmi starszymi sądownie, wymuszając takie orzeczenie, że ludzie ci nie są w stanie sami o siebie zadbać. Ubezwłasnowolniając ich. Ani tak. Ich rodzina nie jest w stanie ich zadbać, po czym zamyka ich w luksusowym, powiedzmy, no, w luksusowym ośrodku, za co pobiera sobie pensję i za ten ośrodek pobiera sobie pensję z majątków tych starszych ludzi, aż do pewnego momentu, kiedy trafia na ludzi, na pewno starszą panią, która wcale nie jest... Z którą nie powinna zadzierać. Tak, która nie jest samotna, chociaż taka się wydaje, ma forsy jak lodu, więc jest, powiedzmy, łakomym kąskiem, tylko okazuje się, że ma powiązania z... I teraz zatkajcie uszy swoje, bo to, co się stanie, panowie i panie, na to trzeba mieć lat 18. Więc i są spoilery a propos. No, i natyka się na właśnie starszą panią, która ma powiązania z rosyjską mafią. Tak, no to jest... I zaczyna się... Peter Dinklage gra rosyjskiego mafioza. Zaczyna się czarna tak komedia pomyłek, powiedzmy. Tylko, że to jest... Czy ja wiem, czy to jest w ogóle komedia? Bo to dla mnie fundamentalną rzeczą jest to,
rzeczywistość filmowa, ja nie wymagam tego, żeby ona się zgrywała jakkolwiek z moją moralnością albo z jakąś mainstreamową moralnością. Ale w momencie, kiedy od tego odchodzisz, kiedy to odrzucasz zupełnie, to to musi mieć jakieś uzasadnienie i musi coś mówić. Jeżeli tego nie robi, to jest to po prostu chybiona decyzja. Tak jak, nie wiem, w Urodzonych Mordercach oglądasz film o gościach, o parze, które jeździ w górę i w dół autostrady na pustyni i zabija ludzi, i to jest film, który prezentuje ich jako gwiazdy. Ale to coś ma mówić jakby, to ma pewien przekaz za sobą i tak jak, nie wiem, ojciec chrzestny przedstawia po prostu idylliczne życie rodzinne, rodziny mafijnej, wystawianie posągu temu nie jest wystawianiem posągu mafii, tylko właśnie ma mówić coś więcej, jakby podaje w inny sposób tą historię, tak żebyś mógł na to spojrzeć z innej strony i może się więcej dowiedzieć. To jest film, który ma, tak jak powiedział Grzegorz bardzo celnie, ma kompletnie zaburzony kompas moralny. To znaczy, mamy główną bohaterkę, z którą ja do połowy filmu nie wiedziałem, nie byłem w stanie uwierzyć, że ewidentnie film każe mi z nią współczuć. No właśnie, znaczy jest okropno. Ja kibicuję rosyjskiej mafii, no bo oczywiście to jest jakby starcie. Ona tą staruszkę zamyka, i ruska mafia próbuje ją dopaść, żeby ona odwróciła tą sytuację. I ja absolutnie, niech ta rosyjska mafia w ogóle ją zabiera i... Tylko, że to jest najgorsza rosyjska mafia, ale nie w ten... Właśnie o to chodzi, sposób, że ja sobie myślę, tak, gdyby to było Miki Niebieskie Oczko z Hugh Grantem, spoko, ale to jest film, w którym on, Peter Dinklage w pewnym momencie spotyka się z główną bohaterką, która jest osobą pozbawioną, nie mówię nawet o kręgosłupie moralnym, jest po prostu zła, to znaczy... Ona jest przekonana, że nic złego nie może jej się stać, że trzyma za gardło cały świat, bo jest kobietą sukcesu, jednocześnie zdaje sobie z tego sprawę, że jest zła, i to jest w ogóle monolog na samym początku o tym mówi, że dobrzy ludzie są wykorzystywani przez system, a źli ludzie jakby tworzą system, wykorzystują system i są, jakby żyją sobie w dostatku i w bogactwie, i ona generalnie zalicza się do tej drugiej grupy, nie ukrywa tego, tylko że jak to jest irytujące, że ona jakby jest... Ona nie jest zła, nie ma powiązań z mafią, nigdy nie trzymała pistoletu w ręku, jest... Ale robi dużo gorsze rzeczy. Ale robi okropne rzeczy i staje twarzą w twarz z rosyjską mafią, której się absolutnie nie... To jest tak irracjonalne, która nie jest w stanie jej zastraszyć. Tak. Mimo tego, że jest w stanie policzek zrobić krzywdę. I potwarz dla każdej... Wydaje mi się, że każdy aktor hollywoodzki, polski, nie wiem, każdy aktor, który grał kiedyś osobę, która jest zastraszona przez rosyjską mafię, myślę, że po prostu jest pokrzywdzony, bo w każdym filmie, kiedy mafia chce ci coś odebrać, chce wymóc na tobie jakąś decyzję, jesteś przyparty do muru, nie masz wyjścia, nie jesteś w stanie wybrnąć z tej sytuacji, jesteś w matni, ona... cieszy się swobodą, jakby nawet nikt nie przeciął jej opony w samochodzie, właśnie żeby wymóc decyzję. Właśnie o to chodzi, że to na nawet nie jest to, że ta rosyjska mafia coś tam próbuje, ale ona się z każdej tej sytuacji wyślizguje i to psim swędem. To nie jest tak, że ona jest sprytna, inteligentna, przewiduje. Po prostu wsadzają do samochodu, rzucają do jeziora i jej się udaje wydostać z samochodu, nie? Bo jakby to... Jakby napełniają jej płuca strzykawką, jak mi się wydawało, albo alkoholem, albo tak, przez nos podają. Tak, żeby była pijana, tak. A ja myślałem, że ją topią w tym momencie. Nie, no podaję, bo jak później będzie autopsja, to żeby wyszła, że... Ale to stary, bo to w ogóle, to właśnie o to chodzi, samochód gdyby to było tak, spada, że... jakby nie, też nie wymagam jakiegoś wielkiego realizmu, ale jak ktoś z klifu spada do tak, wody to traci przytomność, podejrzewam, od tego, a nie od tego, że mu wódkę strzykują przez nos. Ale jakby to o to chodzi, że gdyby to było tak, że ona antycypuje, że ona gra z nimi w grę i wygrywa, i ona jest zła, i ty jej czujesz, że jej nie lubisz, no ale musisz ją podziwiać. Nie? Jest scena później w tym filmie, ona w pewnym gdzie ona momencie się spotyka... w agentka 007, tak, w ogóle nie? Tak, no a później już po prostu cały ten... Peruka. Sting, to żądło, jak to jest pięknie na polski przetłumaczone, który przeprowadza, jest po prostu taki, że jest to sprytne, ale absolutnie jakby nie usprawiedliwia to tego, że film każe ci kibicować tej postaci. I jedyne jakby takie wytłumaczenie, które znajduje w sieci, czekaj, bo wrócę w końcu po raz piąty, próbuję to powiedzieć, jest scena w tym filmie, gdzie ona się spotyka z Peterem Dinklage'em, który już wie, że on nie gra, wiesz, z frajerem, i mówi jej, podziwiam cię. I ja mówię, dobra, to może teraz ten film mi wytłumaczy, za co mam ją podziwiać. On mówi, jesteś odważna i ambitna. I to znaczy, to są dwie cechy, które jeżeli zaprzęgniesz
na złego konia w te cechy, to doprowadzasz po prostu do najgorszych efektów. I jakby ja się zgadzam z tym, ale to jest absolutnie nie coś, co, za co można kibicować postaci, jeżeli jest to po prostu postać zła. Tak, no, to znaczy wydaje mi się, że tutaj zostało to odwrócone celowo, jak, że Rosamunda jest tutaj postać, którą ona gra, jest absolutnie nie do wybielenia, jest. Czyli poznajemy na początku bohaterkę, główną bohaterkę, której nie powinniśmy kibicować, no bo robi okropne rzeczy z tymi ludźmi starszymi, co jest no, po prostu no, tragiczne. I wtedy wchodzi na białym koniu teoretycznie rosyjska mafia, której powinniśmy kibicować. Ale ja nie jestem w stanie, bo to jest tak napisane koszmarnie. To nie chodzi o to, że nigdy w życiu nie będę kibicował rosyjskiej mafii, bo... Nie wiem, bo Peter Dinklage jest czarujący jak zawsze. Ale właśnie w tym filmie nie jest jego, czarujący zbytnio. Ci jego chłopcy na posyłki też, te mięśniaki nie są straszni, tylko można by tak, ich polubić, tylko że oni tak im napisano te role, tak są wysterowani. To, co robią, po prostu opadają mi ręce do samej ziemi, nie jestem w stanie im kibicować, bo jest to niechlujnie napisane, źle. Ta ich część filmu, ta rosyjska mafia jest tam po prostu odpuszczona. Coś tam robią, no. Trochę się starają, ale w zasadzie mają... Nagle pojawia się na scenie, podejrzewam, że bardzo dobrze opłacany prawnik, mhm. który nie jest w stanie wygrać w sądzie z kobietą, która sama się reprezentuje. Jakby nie jest w stanie... I to też nie jest takie błyskotliwe, że wiesz, tak jak w takich dramatach sądowych, że ona coś mówi i wszystko odwraca. Ona tylko mówi, że nie powołuje się na swoją znajomość z sędzią i on mówi tam I throw it out of court, że tam proszę przynieść mocniejsze dowody i koniec. I ktoś znowu pomyślał, wszyscy będą lać po gaciach, jak ten sędzia się odezwie. Jak on powie, że znam świadka i uważam, że też jest do niczego. I wszyscy wtedy podejrzewam, nie wiem, cała sala. To mi też opadły mi ręce na to. Ale to obejrzyjcie już film, nie chcemy wam streszczać całości. Dla mnie po prostu to jest film, który cię bierze za zakładnika i każe ci oglądać coś, z czym się głęboko nie zgadzasz. To jest po prostu dla ciebie nieprzyjemne i może, nie wiem, warto się z tym zmierzyć. Jedyne wytłumaczenie, które czytałem, które mi się jakoś składa, to jest takie, że to jest film o późnym kapitalizmie i jego po prostu aberracjach, więc oglądasz tak naprawdę nie te postaci, tylko jakiś taki setup, który ta chora sytuacja. No jest to rzeczywiście chora sytuacja, gdzie wszystko jest sprywatyzowane, więc również opiekę społeczną się prywatyzuje i prowadzi to do takich patologii. Uwaga. Ale wpychanie do wszystkiego... Daję przykład świetnego tak, filmu. Tak, podobał ci się ten film? Absolutnie genialnego filmu o takich wypaczeniach, o ludziach złych, którzy wykorzystują system, którym jednocześnie można kibicować. Właśnie to chodzi, że to jest film, który to inteligentnie robi. Tak. W sensie, lubisz tego gościa od początku, po czym jak sobie zdajesz sprawę, co on robi, to mówisz, nie rób tego, ja ciebie lubię. I to jest określony jako dramat, a jest to zabawne po prostu właśnie tak, że... Właśnie to chodzi, że ten film jest dużo bardziej... Mowa o filmie Bad Education z Hugh Jackmanem, opartym na prawdziwej historii. Opartym na prawdziwej historii jakiegoś takiego urzędnika edukacji samorządowej on jest w Stanach. Takim kuratora, który robi malwersację. Pracownika kuratorium, może nie kuratora. Robi malwersację, a jednocześnie jest super gościem. I nie da się go. I ma przed sobą lubić. Taką Karen. Czyli Pam w tej roli Alison Janney, która jest no, świetna w tej roli i razem robią machloje w systemie, jakby w szkolnych finansach, co wydaje się nieszkodliwe, ale no, obejrzyjcie to, tego absolutnie nie chcę wam spoilować. Bad Education jest świetny, chyba jest jeszcze na HBO. Jest chyba produkcja HBO, więc... Ja go oglądałem na HBO w telewizji normalnie. I to jest świetny film, w którym się kryje komentarz do tego, jak być może zepsuty nasz obecny świat, mimo że to jest na faktach coś, co się wydarzyło kilkanaście lat wstecz, ale nadal jest aktualny komentarz i o wiele, wiele bardziej
Ja polecam. Nie lubię Hugh Jackmana, obejrzałem to z przyjemnością. Nie polecam wcale. Bardzo lubię Rosamundę, a to był film, do którego obejrzenia musiałem się zmuszać, i to dosłownie, żeby go skończyć. Ona jeszcze powróciła, Rosamunda, Gone Girl. Jeszcze już nam pokażę. Wiadomo, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale to prawda, właśnie ona jest... Ona jest dobrą aktorką, która ma duże spektrum i więc mogliby dać jej, kurczę, zagrać. Co tam napisali do nas? Że chyba mówiłeś o Pain and Gain? Tak, Pain and Gain nazywał się ten film. Jak się nazywa? Max Power to Homer Simpson. Kiedyś się nazywał Max Power w jednym odcinku. Homer to the Max, bardzo dobry odcinek. Pain and Gain. Sztanga i Cash. No tak. Jak się nazywa? Marki Mark. Nie, jak się reżyser nazywa. Nie Mads Mikkelsen, tylko... Michael Bay. Dobra, tyle o tych kaszaniastych filmach. Zaraz o wyśmienitym serialu dokumentalnym o wielkim człowieku kina, który, jak się okazuje, już zaraz będzie po prostu na śmietniku historii.
A to Moby był. No i Daft Punk, nie? Z filmu Tron. Tej drugiej części. Z elektronicznym Jeffem Bridgesem. Tak, drugiej części, po prostu sequelu. A no drugiej części, no. Ale no tym tak Tronie, no. Kiedyś, czy nie? Ktoś jeszcze pamięta pierwszego Trona? Ja nigdy nie widziałem pierwszego Trona. Widziałem tylko tego drugiego i mi się nie podobał, więc nie wiem. Ale muzyka była fantastyczna, ale no, a podobał ci się ten film? My żeśmy go chyba oglądali na takim mega nowoczesnym kinie domowym, nie? Ja oglądaliśmy chyba jeszcze w pracy naszej ówczesnej. A być może. No w każdym razie, no nie wiem, na mnie wrażenie zrobił. Klimat na pewno. Okej, jak będzie, mniejsza w każdym razie dzisiaj, no to był chyba ostatni numer muzyczny w dzisiejszej audycji filmowej i to drugi numer Daft Punku, bo gruchnęła wieść w tym tygodniu, że wybuchł jeden z członków tego duetu francuskiego. Swoją drogą też kawałek kina powstał przy okazji obwieszczenia, że się rozstali, czy zakończyli karierę jako Daft Punk, chłopcy. No i pierwszy numer z ich albo z ich z albumu, albo można powiedzieć, że z filmu, który powstał przy okazji, czyli Interstellar 555? 4x5, taki anime bardzo fajny, a ten właśnie strona i tak bardzo fajno, filmowo oni są powiązani. Ci chłopaki. Te Francuzy. Francuzen. No dobra, oglądaliśmy też serial. Jak on się nazywa w ogóle, Koper? Ciężko, nazywa, czekaj. Mia Farrow. Niszczymy Woody'ego Allena. To jest nowy serial na HBO. Na razie jest to dostępny tylko pierwszy odcinek, więc polecamy zapoznanie się, bo jest spoko zrealizowany. Mnie to w ogóle do takiej refleksji nad stanem kina dokumentalnego zachęciło, bo to już jest któryś z takich seriali. Oczywiście najgłośniejszym jest ten o Michaelu Jacksonie, tam Finding Neverland to się chyba nazywało. Living Neverland. Później był ten potwornie nudny, co mi wysyłałeś, który jest odpowiedzią z kolei, że tak naprawdę tego wszyscy wmanewrowali i to nie jego wina. Na Amazonie dostępnym. Tak, w międzyczasie był jeszcze o kimś innym taki demaskatorski. Zazwyczaj jest to właśnie z pedofilią w tle. Tym razem przyszła kolej na Woody'ego Allena. Allen kontra Farrow, tak. Allen versus Farrow nazywa się po angielsku ten. I dokument opowiedziany na razie. Serial dokumentalny. Mhm. Pierwszy odcinek z perspektywy Mi Farrow. Co jest dosyć... To jest strona, która oskarża, ale wpisuje się Wydaje to... Wydaje mi się, że nie będzie drugiej strony. To nie jest tak, że w kolejnych odcinkach, bo są trzy odcinki. Ale to jest interesujące, bo jest tam głos Allena wycięty z jego audiobooka, tak. z jego jakichś wystąpień. Nie jest tak... To sprawia wrażenie, on jest tam tak wykorzystany, przynajmniej mi się tak wydaje, jak ja tego słuchałem, jak ja to oglądałem, że to nie jest w ten sposób wykorzystane. A teraz usłyszymy drugą stronę, co ma do powiedzenia. Nie, tylko to jest nie. Tak jakby, no jakby współtworzyli to. To jest tak przeplecione i jeszcze dodatkowo. Żeby Woody Allen to jest jego... To jak pamiętasz, Joaquin Phoenix robił taki film I'm Still Here. Gdzie, to by było, gdyby to było ukoronowanie ale kariery. Ale chcę powiedzieć, że te jego wstawki i generalnie ta... Znaczy, te jego wstawki są głównie, on tam... Podbudowa tego całego tematu. Pierwsze, dwie trzecie, być może pierwszego odcinka, który trwa godzinę niespełna, jest ten ton jest taki bardzo wyważony. To znaczy, tak, to nie jest tak, że oto nieskazitelna Mia Farrow, to znaczy ona jest nieskazitelna, a oto diabeł wcielony Woody i teraz właśnie tak jak mówisz, wyrzućmy go na świetnik historii, tylko jest opowiedziana historia ich znajomości, właśnie okraszona wypowiedziami Woody'ego, który znaczy chyba wypowiada się tylko w dobrym tonie. Mi się wydaje, że one są wykorzystane w ten sposób, że Mia Farrow opowiada o jakiejś sytuacji swoimi słowami, a jego słowa są użyte w tym kontekście, że no ona o tym opowiada, więc możesz przyjąć, że to jest jej perspektywa. Ona jakby opowiada swoją stronę tego, więc on opowiada o tej samej sytuacji
tak, żeby jakby uwiarygodnić to, że ta sytuacja rzeczywiście miała miejsce i wyglądała tak, jak obie strony to przedstawiają, bo zazwyczaj ich słowa po prostu się pokrywają w tym, że ona mówi, że no tam poszli, spotkali się w jakiejś tam restauracji, gdzie ją przyprowadził ktoś i później poszli razem, nie wiem, do domu i od tego czasu byli parą i opowiada to ona, po czym opowiada to on, więc nikt nie może powiedzieć, że no to jest przekłamane, bo ona to tak pamięta, bo również on opowiada taki sam przebieg tej sytuacji. No a jak na razie to oskarżenia oczywiście są wstrząsające, ale... Ale nie nowe. Raz, że nie nowe. Powiedzmy sobie szczerze, że dawna. Tak od kilkunastu lat od Dylan i jakby Dylan... W ogóle życiu uczuciowym Woody'ego Allena, które jest dziwne. Nawet jeżeli to ono nie przekracza granic prawa, na pewno przekracza granice smaku i na pewno można je zaklasyfikować jako dziwne. To znaczy gość spotykający się z adoptowaną córką swojej poprzedniej partnerki, która wyrastała w zasadzie jako jego córka, no nie jest to układ, który zazwyczaj ludziom się podoba. Ale nie jakby... Ja nawet nie to chcę oceniać. Seria jest spoko, ogląda się to całkiem nieźle. Dla mnie jakby... Stan dokumentu mnie w tym interesuje, bo jak sobie... możecie zrobić takie ćwiczenie, otwórzcie sobie stronę na Wikipedii z listą zwycięzców Oscara za najlepszy dokument w historii. Tam jest zestawienie, po prostu lista wszystkich filmów, które dostały tego Oscara. I zaczyna się to od kronik wojennych, kronik w ogóle filmowych. Później przechodzi w takie dokumenty, że ktoś tam gdzieś jedzie z kamerą i kręci. Od lat 70., gdzie pojawia się dokument, który się nazywał Woodstock, tam między innymi Martin Scorsese go reżyserował i który jest po prostu jest dokumentem, nagraniem dokumentalnym, trzygodzinnym ponad z tego największego festiwalu w Woodstock. Tak naprawdę jest po prostu taką koncertowym wideo, ponieważ są tam większość najbardziej tych głośnych występów i głośnych kawałków, ale też jest po prostu taką pocztówką z historii, z niesamowitego momentu w historii, gdzie ludzie z kamerą byli w miejscu, gdzie rzeczywiście tworzyły się dzieje i tworzyła się kultura. Od tego momentu dokumenty też zaczynają bardziej, albo przynajmniej te mainstreamowe, te dostrzegane, zaczynają bardziej eksperymentować, aż dochodzi to, nie wiem, do Michaela Moore'a i Fahrenheit 9/11, albo do tego Spurlocka filmu, jak on się nazywa, Super Size Me, gdzie dokumenty zdają sobie sprawę, żeby być popularne, to muszą jednak zacząć mówić językiem kina popularnego, a po drugie, gdzie ludzie sobie zdają sprawę, że dokumenty mogą być naprawdę szalenie popularne i można na nich zrobić bardzo duże pieniądze i po prostu zbudować taki word of mouth, buzz wokół tych dokumentów, ponieważ one poza tym, że są filmami, że można je skonsumować tak jak konsumujesz filmy, to poza tym są o prawdziwych rzeczach, prawdziwych ludziach. I wtedy skręcamy już ku po prostu pudelkowi i plotkowi w wersji kinowej i sensacyjnej. Moim zdaniem ani ten serial o Michaelu Jacksonie żadnej służby społecznej nie wykonuje. Żadnej służby społecznej nie wykonuje. On tylko po prostu dokręca śrubę i podbija różne rzeczy, o których po pierwsze albo ludzie wiedzieli, albo były kiedyś głośne. Rozdrapuje pewne rany. Nie wydaje mi się, żeby żaden z tych ludzi, którzy wystąpili w tym dokumencie, żeby im to jakoś lepiej zrobiło albo w jakikolwiek sposób pomogło, żeby to pchnęło ich sprawy do przodu albo pozwoliło im się jakoś rozliczyć z tą historią. Wiesz co, raczej tylko zaszkodziło. Ja powiedziałbym, że mniej osób czyta New York Timesa, czy oczywiście, tam, tak. Niż ogląda dokumenty, czy w ogóle ogląda HBO, czy Netflixa, czy Amazona. Więc moim zdaniem w tym momencie te produkcje w serwisach VOD mogą pełnić taką rolę. Dylan i Ronan i Mia, ich sprawa, jakby oni się dobijali i dopraszali się powiedzmy jakiejś rewizji tej sprawy, czy tam sprawiedliwości dla siebie od wielu, wielu lat i za każdym razem, no z tego co ja pamiętam, to paliło na panewce. Więc w tym momencie, z tego co się dowiedziałem, Ronan Farrow, czyli brat Dylan, czyli syn Woody'ego, chyba biologiczny syn Woody'ego. Tak, mają jednego tylko, tak. Ma
jakiś deal na dokumenty z HBO, z tego co, co czytam. Natomiast ten dokument nie jest jednym z tych, na które on ma kontrakt. W każdym razie Allen się oczywiście wszystkiego wypiera. Wszystkim Allen ma słuszno. Ja bardzo nie lubię Woody'ego Allena. Jakby zupełnie mi nie zależy na tym, żeby go jakoś wybielać. Ale rację ma o tyle, że ciężko odbierać poważnie dokument, który nie daje mu możliwości się w ogóle wypowiedzieć. Co więcej, właśnie wykorzystuje jego słowa, wykorzystuje jego głos nawet. Tak. W sposób taki, trochę jest taka informacja, podstępny. Że prace nad dokumentem trwały kilka lat, a stronie Allena jakby dano chwilę przed. No, tak? Dano chwilę. 2 tygodnie przed publikacją dali chwilę, żeby się wypowiedzieć, więc z tego, co pisze, oczywiście odmówili, bo co mają zrobić w tym momencie, kiedy sprokurowano wobec nich, jakby dokładnie przemyślane argumenty w montażu, tak, to potną, wiadomo, żeby jakby wykazać swoją rację, Czy im pozostaje nagranie czegoś na własną obronę? Nie sądzę, żeby się tego dopuścili. Raczej będą się posługiwać właśnie albo procesami sądowymi, albo takimi właśnie otwartymi listami. Także ciekawa jest jeszcze sprawa. Dużo ludzi pisze, że to jest koniec kariery Woody'ego Allena i w ogóle bardzo niechlubny koniec kariery Woody'ego Allena. I szczerze mówiąc... A co powiesz na ten, rozdział, w którym... kilka osób chwali twórczość Allena w tym dokumencie. Znaczy, to jest inna sprawa, że... Nie jest to dziwne. Dla mnie jest to bardzo dziwne. Ja to oglądałem z żoną, nawet mówiłem właśnie żonie, że super sprawa być zaproszonym do dokumentu, gdzie idziesz i mówisz, ja się zakochałem w kinie dzięki Woody'emu Allenowi. O czym jest ten dokument? A o tym, że Woody Allen jest pedofilem. Okej, to makijaż, wszystko prosto, to lecimy dalej. On przedstawił mnie Nowemu Jorkowi i miasto, które kocham. Jest to dla mnie bardzo dwuznaczne jakby i właśnie dziwi mnie ten cały setup. Wydaje mi się, że to ma sprawić wrażenie takiego wyważonego dokumentu, który nie szczuje na Allena, tylko i z tego powodu podejrzewam, że on, jakby strona Woody'ego też może być skonfundowana i może mieć za złe, że dają jakby produkcja daje wrażenie, że tutaj cokolwiek było konsultowane i ma na względzie dobro obu stron. Ale się ogląda. Na HBO serial Allen versus Pharaoh, tak? Czyli pewnie będzie głównie o stronie Pharaoh. Dziękujemy za wszystkie wiadomości tutaj od... obejrzyjcie Elektroma, Daft Punk z obcym podkładem. Okej. Ktoś też również, ten sam słuchacz, pamięta pierwszego Trona. A mówiliśmy przed przerwą o filmie, który polecamy, Złe wychowanie, zła edukacja. Zła edukacja, a wcześniej o filmie I Care A Lot, to było w odniesieniu do filmu, tak, I Care A Lot na Netflixie. Dzięki wielkie, do usłyszenia za tydzień, minęła godzina 8, zaraz eksplozja tutaj będzie, także zostańcie z Radiem Campus. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.